Pracowali w sierpniu, żeśmy wylądowali w Normandii i poszliśmy do akcji 8 sierpnia. I w pierwszy dzień naszego natarcia zaczęliśmy 26 czołgów. 8 sierpnia. 26 ze 42. I tu ile osób liczył cały dywizjon wasz? My żeśmy później normalnie nacierali. Właśnie to był najgorszy dzień, pierwszy dzień był najgorszy. To był na czole szedł drugi pułk pancerny. Ja byłem w pierwszym, więc 9 sierpnia żeśmy my na czole jechali. I cały dzień, panie, żeśmy jechali, musieliśmy się zrobić tam niedaleko od Modormal, było wzgórze 111. Tam się o to wzgórze zdobyć, ten wiedzieć. No i pod wieczór Niemcy tak byli zamaskowani, że nie było żadnego Niemca widzieć. I tam żeśmy, moja kompania była 16 czołgów, żeśmy w 9 czołgów, to 3 plutony nacierały z przodu. W czasie jednej minuty 8 czołgów pali się jak świeczki, a mój 9 dwa razy trafiony, ale się nie zapalił. I my wyskoczyli z czołgu, a czołg sam pojechał na dół, bez załogi. Nikomu nic się nie stało wtedy? Ja byłem ranny w dół w głowę, a ten radiooperator był ranny w rękę, bo po pierwszym strzale ja zawsze mówiłem, ja dziękuję temu Niemcowi, który do mnie strzelał, że tak dobrze celował. Bo pierwszy strzał trafił tak daleko od mojej głowy. W wysokości, w bok czołga. I ten nabój poszedł tak jakieś 40 centymetrów z boku i wyleciał na zewnątrz. Więc potem w pierwszym strzale peryskopy, które my patrzymy w czołgu, popękały, więc ja nie widziałem, gdzie jadę. Ten radiooperator się trzyma ręką na tym zamku tego działa i woła do mnie: Sylwek, jedź do lasu, ale ja nie wiem, gdzie las. Otwieram swoją klapę i tak prosto staję, to rąbną drugi raz. Ale już nie do mnie, bo jej jechali z górki, mnie już nie widział. I ten nabój trafił w wieżyczkę, gdzie się czołg porusza, gdzie działo porusza. I ten nabój osiadł, nie przeszedł. Wewnątrz taki kawałek go było widać, tak. I wtedy naprawdę od tego drugiego strzału, jak ja wstałem, a on rąbnął, odpadek czy coś w głowę. Ja byłem ranny, ale nie widziałem, że ranny byłem. Także jak później leżałem tam w tym lesie, jak Niemcy strzelali od razu, oni nas widzieli, jak myśmy wyskoczyli, nie. To widziałem to coś gorące po policzku, ja się patrzę, na wszystko kres. Tak. A koledzy z pozostałych czołgów, 8? A ten czołg nas to pojechał jakieś 300 metrów z górki. Mhm. Ale ja pytam o tych kolegów, którzy byli w tych 8 czołgach obok. Z tych 8? Tak. 15 zginęło. Z tych 8 czołgów 15 zginęło. Tak, tam byliśmy na cmentarzu. A w jednej rzędzie to wszyscy, którzy 9 sierpnia zginęli, w jednym rzędzie. Wszyscy moi koledzy tam leżą. Ja co roku jak jadę, to moje pierwsze kroki jest tam. Tak ich odwiedzi. To byli przyjaciele, przecież oni się znali od 40 lat. Koledzy ci znali z Anglii 4 lata. Z tego samego oddziału, z tego samego szwadronu. No tak. Nawet, nie? A jeszcze mam pytanie. Jak pan jeszcze wspomina te walki o ten Monterne, o te wzgórza? Montormel stało w momencie samym, my żeśmy nie wiedzieli. Tak było tajne, że nie było wiadomo. Żeśmy skapowali, żeśmy jechali, że coś innego było jak inaczej, bo my żeśmy pierwszy pułk, tylko pierwszy pułk na 262 wjechał. To Montormel, to było na nasze mapy, było wzgórze 262. No, nasz pułk tam wjechał, bo ten Maczek mówi do tego pułkownika, dowódcę, Stefanowicz nazywał się. On mówi: popatrz się pan dobrze na mapę. Tak niby maczuga. Jak tam pan wiedzie, mówi,
to będzie pan widział wszystkie drogi, które, gdzie Niemcy mogą jeszcze uciekać. Gdybyśmy na tą wzgórze wjechali, więc niemiecka kolona stała zaparkowana przy szosie i nas puszczają jechać na tą wzgórze. I to było tak, dla nas było bardzo wielką niespodzianką, co się w świecie dzieje, nie? A później żeśmy się dowiedzieli kilka tygodni później, że właściwie my mieliśmy ten korek, w którym Niemcy siedzieli, ten korek na tą butelkę wstawić, tak? To byliśmy my tym korkiem, tak? No, a widzi pan, główna walka, bo jak się w Normandii skończyła walka, to była wojna we Francji skończona. O Polakach ani słowa. Kanadyjczycy. A dlaczego o Polakach nie wspominali? No, dlaczego? No, żeśmy walczyli w kanadyjskiej armii, to była 21. Armia Pancerna. To byli Kanadyjczycy, kanadyjska dywizja czwarta i nasza, i szkocka dywizja piechoty. No i dobrze, mamy 45 rok, tak. I wy polscy żołnierze, którzy tutaj przelewacie krew, dowiadujecie się, że Polska będzie oddana Rosji. No, tym zawsze zadaniu, żeśmy walczyli zawsze. My walczyliśmy o Polskę, możeśmy z Polski musieli uciekać. No co ja? Ja miałem jedno wyjście albo do Ruska, do niewoli, albo do Rumunii. Pojechałem do Rumunii, a w Rumunii to byśmy spali w stajniach końskich. Jeszcze 2-3 miesiące. Końskie stajnie, gdyby musieliby wywieźć i słomy tam posadzili, w słomie żeśmy spali jak zwierzęta. A pana koledzy, jak przyjęliście tą wiadomość, że Zachód was zostawił, Zachód was zdradzi? Jakie nastroje panowały w oddziale? Teraz nastroje panowały niedobre, ale zawsze tak długo jak wojna trwała, to z nadzieją, że się polepszy, ale wojna się skończyła. Żołnierze, wszyscy Kanadyjczycy, jakie tylko byli, czapki rzucali w górę, radowali, cieszyli się, że wojna skończyła, a my się patrzyli w ziemię, nie wiedzieli co. A jakim generałem był Maczek dla żołnierzy polskich? Maczek był... Oczywiście z Maczkiem placzki piwa nie biłem, nie? Ale Maczek był, on miał pewne zaufanie do swoich żołnierzy. W jakim tylko przemowie czy coś, kiedy był jakieś w wojsku jakaś tego, to zawsze mówił, to nie ja, to wy. A mówił zawsze, to ja nie zrobiłem, to wy żeście zrobili. W żołnierzu miał bardzo duże zaufanie, chociaż był bardzo odważny, bo już wcześniej widziałem nawet kilka razy, ja w czołgu siedząc na froncie, a on swoim jeepem podjechał gdzieś pod szwagi lornetką, obserwował jeszcze te zadania. Żołnierze go kochali? Żołnierze go lubili, tak. Najwięcej, no oczywiście to były znowu dwie różnice żołnierzy, byli pancerniacy z wojska, z Polski i byli kawalerzyści, bo 10. Brygada została stworzona w Bielsku Białej.